Jestem wielbicielem Teresy Murackiej oraz jej wielkiej sztuki. Obserwuję ją jako jej przyjaciel właściwie od dziecka. Gratuluję naprawdę pomysłu, żeby powiązać piękną sztukę z doskonałym do tego typu imprez miejscem. Tu jestem pierwszy raz, bardzo piękna w ogóle jest ta willa, odrestaurowana. Bardzo ładne miejsce do wystawiania. Malarstwo wychodzi z rzeczywistości, z natury, takie trochę nierzeczy. Bardzo lubię światło, lubię te puste przestrzenie, gdzie właściwie nie maluję ludzi, ale one wszystkie są związane z ludźmi. Lubię się poruszać w takiej gamie, takiej dość oszczędnej. Nie nadaję tytułów najczęściej obrazom, żeby każdy sobie mógł dopowiedzieć swoje rzeczy. Jest to kolejna wystawa, której nie odpuszczam po prostu. Także jestem pełna zachwytu dla talentu Teresy. No i zaraziła nas widokiem okien. Od tej pory zwracamy zawsze uwagę na okna. Gdzieś tam jak się przejeżdża przez jakieś małe miejscowości, to zwracamy uwagę na okna, a szczególnie na okna w starych, opuszczonych domach. Zapraszamy serdecznie do Willi Radogoszcz na wystawę malarstwa pani Teresy Murackiej. Wystawa będzie czynna do 6 stycznia. Proszę przyjść, przekonać się, zobaczyć. Malarstwo jest bardzo ciekawe, trochę tajemnicze. Może się wydawać mroczne, ponieważ dominują ciemne barwy, ale są akcenty jaskrawe. Zapraszamy serdecznie.